Hejka, tu Kinga. Witajcie serdecznie na moim kanale. Kochani, dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o poście przerywanym jako o świetnej metodzie, dzięki której można skutecznie schudnąć, ale i wydłużyć sobie życie. Opowiem Wam o tym, co to jest post przerywany i dlaczego go stosuję. Zapraszam. Zachęcam Was również do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Pozwala mi to cały czas się rozwijać i docierać do większej liczby odbiorców. Schemat żywienia oparty na poście jest generalnie znany nam od wieków. Nasi przodkowie nie spożywali 5 posiłków dziennie o regularnych porach, tym bardziej nie sięgali po przegryzki i nie prowadzili też siedzącego trybu życia. I w poście przerywanym generalnie chodzi o restrykcję kaloryczną, jak i o wydłużenie okna, w którym nie spożywamy posiłków. I restrykcja kaloryczna jako obszar badań naukowych sięga 1935 roku i wtedy właśnie naukowcy z Cornell University odkryli, że szczury żyły 33% dłużej po zmniejszeniu ich kalorii o 30-40%. I podobne wyniki zaobserwowano również na innych organizmach modelowych, takich jak drożdże czy niecienie. I badacze wtedy właśnie odkryli, że u tych szczurów, u których właśnie była zmniejszona ilość kalorii, miały one lepsze ciśnienie krwi, ale i poziom insuliny, triglicerydów i cholesterolu we krwi był niższy niż u grupy kontrolnej. I ostatecznie na organizmach jednokomórkowych, ale też na myszach i małpach udowodniono, że zmniejszenie dziennych racji pokarmowych pozwala zwiększyć przewidywalną długość życia. I generalnie właśnie na początku dużo mówiło się o głodówkach, ale miały one niestety dużo skutków ubocznych. I zastanawiano się właśnie, jak można pościć, nie otrzymując tych wszystkich negatywnych skutków. I tutaj właśnie odpowiedzią był post przerywany i polega on na przeplataniu faz niejedzenia i jedzenia. I najpopularniejszy wariant postu przerywanego jest to 16:8, czyli w ciągu 16 godzin nie jemy, a nasze okno żywieniowe to jest 8 godzin. Są również warianty 14:6 i 12:12. Jest również wariant, w którym możemy nie jeść cały dzień, czyli 24 godziny, na przykład raz albo dwa razy w tygodniu. Ja natomiast chciałabym Wam przedstawić ten wariant 16:8, ponieważ dla mnie był on najłatwiejszą metodą i wyciągnęłam z niego dużo korzyści, o których za chwilę chciałabym Wam powiedzieć. I właśnie w metodzie 16:8 chodzi o to, żeby zmniejszyć nasze okno żywieniowe do 8 godzin, czyli w ciągu dnia jemy przez 8 godzin, ile tak naprawdę potrzebujemy, ile chcemy, a przez 16 godzin, czyli przez noc i przez jakąś ilość dnia pościmy, czyli po prostu nie jemy. I fajnie jest to ułożyć do naszego chronotypu, czyli na przykład jeśli jesteśmy sowami i lubimy siedzieć do późna w nocy, no to też zazwyczaj później wstajemy i śniadanie możemy sobie przesunąć po prostu na trochę późniejszą godzinę. Jeśli natomiast jesteśmy skowronkami, to zazwyczaj rano mamy więcej energii i chcemy po prostu to śniadanie zjeść wcześniej. Dlatego jeśli na przykład jemy śniadanie o 6 rano, to kończymy nasze okno żywieniowe o 14. Czyli to jest 8 godzin jedzenia i później od 14 pościmy do kolejnej 6 rano. I analogicznie do tego, jak zjemy na przykład o 12 śniadanie, to jest bardziej w moim typie, i kończymy jeść o 20 wieczorem. I generalnie chodzi o to, żeby w tym oknie żywieniowym zawarły się wszystkie potrzebne składniki odżywcze i egzogenne składniki, które są potrzebne do oczywiście naszego prawidłowego funkcjonowania organizmu. Więc na przykład w ciągu 8 godzin możemy zaplanować sobie 2, 3, 4 posiłki, w zależności od tego, jak lubimy jeść. W ciągu okresu niejedzenia jest oczywiście dozwolone picie wody, co dla mnie na przykład pozwala zmniejszyć głód. Bardzo często łapałam się na tym, że czułam, że byłam głodna, ale za chwilę się napiłam, wypiłam szklankę wody albo herbaty i nagle nie jestem głodna. Więc to jest świetny sposób, aby na początku się przyzwyczaić do tego postu. Oczywiście można pić herbaty ziołowe, kawę, ale oczywiście bez cukru i mleka. Czyli generalnie napoje, które nie mają dużych ilości kalorii, i tutaj mówię dużych, czyli powyżej na przykład kilkunastu kalorii, bo czasem taka herbatka ziołowa może mieć kalorie, ale kilkanaście kalorii generalnie nie wpływa na zaburzenie naszego postu. Ale co się zatem dzieje w naszym organizmie podczas takiego postu? Po spożyciu węglowodanów poziom glukozy w naszej krwi wzrasta i w odpowiedzi na to trzustka wytwarza insulinę. Insulina generalnie przyspiesza transport glukozy do wnętrza komórek, podczas gdy jelita rozkładają nasze jedzenie. Jak już jesteśmy najedzeni, nasze ciało wytwarza przeróżne hormony, ale głównie takie, które dają sygnał naszemu mózgowi, że jesteśmy najedzeni, że jesteśmy syci.
Jednak gdy węglowodanów spożywamy za dużo lub za często, nasza trzustka musi pracować nieustannie i każda dodatkowa glukoza gromadzi się w postaci tłuszczu. Może to właśnie prowadzić do przyrostu masy ciała, do cukrzycy, insulinooporności lub chorób nowotworowych. Tłuszcz jest gromadzony w tkance tłuszczowej w postaci trójglicerydów i właśnie w okresie postu jest on rozkładany do kwasów tłuszczowych i glicerolu. I następnie właśnie wątroba przekształca kwasy tłuszczowe do ciał ketonowych, które są właśnie wtedy głównym składnikiem odżywczym dla wielu tkanek, na przykład mózgu. I po posiłku poziom ciał ketonowych jest bardzo niski i wzrasta on w ciągu 8 do 12 godzin po rozpoczęciu postu. Mam nadzieję, że rozumiecie te wszystkie zależności w naszym organizmie, które się dzieją podczas spożywania dużej ilości kalorii, a później wykorzystaniem postu. Jeśli coś jest niejasne, to oczywiście piszcie w komentarzu. I teraz chciałabym Wam przedstawić korzyści zdrowotne związane ze stosowaniem takiego postu. Jest to przede wszystkim zmniejszenie cytokin prozapalnych, więc przypuszcza się, że post przerywany może zmniejszyć ogólnoustrojowy stan zapalny. Kiedy jesteśmy w czasie postu, dochodzi do autofagii, czyli uszkodzone organele komórkowe lub całe komórki są skuteczniej usuwane przez makrofagi. Są to komórki, których po prostu organizm musi się pozbyć, bo są uszkodzone i nieprzydatne i w tym wypadku zachodzi to dużo bardziej efektywnie. Można zatem powiedzieć w wielkim skrócie i uproszczeniu, że dzięki tej diecie organizm skuteczniej się oczyszcza. Podczas tej metody odżywiania wzrasta stężenie niektórych białek, jak i ekspresja genów sirtuin. I są to tak zwane geny długowieczności, a więc można powiedzieć, że ta dieta sprzyja wydłużeniu życia, jak i oczywiście inne diety oparte na jakimś rodzaju głodówki. Naukowcy, którzy w 2006 roku opublikowali wyniki swoich badań, wskazywali na liczne zalety postu przerywanego. Cytuję. Od maja 2003 roku testujemy doświadczalne działanie postu przerywanego, polegającego na przeplataniu dni ze spożyciem zwyczajnej porcji kalorii z dniami, w których dawki wynoszą 20-50% zapotrzebowania. Po zaledwie 2 tygodniach stosowania tego rodzaju diety zaobserwowaliśmy u badanych ograniczenie objawów insulinooporności, astmy, sezonowych alergii, chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych, arytmii czy uderzeń gorąca związanych z menopauzą. Uznajemy także za prawdopodobne spowolnienie lub powstrzymanie za pomocą tej metody odżywiania rozwoju innych zaburzeń, takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane, zakrzepowo-zatorowy udar mózgu, cukrzyca typu drugiego czy zastoinowa niewydolność serca. Poza korzystnym wpływem na zdrowie, powyższa metoda okazała się skutecznym sposobem na redukcję masy ciała. Krótkookresowe badania dowiodły przede wszystkim pozytywne działanie na gospodarkę glukozowo-insulinową, ale także na gospodarkę lipidową. Przede wszystkim objawiało się to wyregulowaniem insuliny, glukozy czy cholesterolu we krwi. Nie jest to jednak metoda odżywiania dobra dla wszystkich, przede wszystkim dla tych, którzy mieli jakieś ostre incydenty sercowe, cukrzycę, dyspepsję czy chorobę wrzodową żołądka. Nie jest to również wskazane dla osób, które uprawiają sporty wytrzymałościowe albo dla tych, którzy chcą przybrać masę mięśniową. Dlatego osoby z takimi schorzeniami lub z wszelkimi innymi powinny, uważam, skonsultować się z lekarzem lub z dietetykiem przed wprowadzeniem takiej metody odżywiania. Ale podsumowując, generalnie post przerywany może być świetną metodą, aby zadbać o nasze zdrowie, jeśli oczywiście jest racjonalnie przeprowadzony. Oczywiście w ciągu okna żywieniowego powinniśmy uzupełnić zapotrzebowanie na wszelkie składniki odżywcze, których potrzebuje nasz organizm. Taka metoda odżywiania pozwala skutecznie schudnąć, ustabilizować apetyt, poprawić naszą relację z jedzeniem, ale i pozbyć albo zapobiec wielu chorobom dietozależnym. I krótko chciałabym Wam opowiedzieć, jak to było u mnie z prowadzeniem takiego postu. Generalnie ja taki post stosuję od około 2 lat i najbardziej się go trzymam jakoś na wiosnę i w jesień, ponieważ wtedy temperatura jest bardzo taka sprzyjająca człowiekowi, a to zależy w sumie od temperatury i wtedy bardzo sprzyja mi taka metoda odżywiania. Natomiast w lecie ciężko mi to utrzymać, ponieważ z rana zjem jakieś śniadanie, ale później jest na przykład bardzo, bardzo gorąco, w ciągu dnia bardzo mało jem i dopiero po zmroku często robiłam się głodna i musiałam dostarczyć jakieś tam wartości odżywcze i wtedy wydłużałam moje okno żywieniowe, no bo ciężko było wtedy to utrzymać. I tak samo jest teraz w zimie, gdzie temperatura
spada od zera w dół i jest po prostu zimno i rano trzeba zjeść coś ciepłego i w ciągu dnia też coś ciepłego i wieczorem też, żeby było w ogóle ciepło. Ale to nie znaczy, że nie mogę zyskać tych wszystkich pozytywnych skutków, ponieważ tak jak Wam mówiłam, nie ma tylko metody 16:8, ale jest też 14:10 albo 12:12 i po prostu im dłuższy jest post, tym mamy więcej tych korzystnych efektów. Ale jeśli skrócimy ten post, również otrzymamy pozytywne efekty, ale już nie w takim stopniu. Dlatego ja generalnie się nie forsuję, staram się według tej metody odżywiać, ale jest cały czas uzależnione tak naprawdę od tego, co robię w ciągu dnia. I tak naprawdę zależy to od wielu czynników. Ja po prostu jestem świadoma tego, jak dużo pozytywnych efektów może przynieść taki post i staram się w ciągu każdego dnia po prostu korzystać z tej metody, ale nie zawsze to jest 16:8. Czasem to jest 14:10, a czasem to jest 12:12. U mnie taką najlepszą konfiguracją jest 14:10, ponieważ ja też mam problemy jelitowe, teraz właśnie dopiero taką rzetelną i mocną diagnostykę zaczynam w kierunku moich jelit i czasem po prostu nie służy mi to, że zjem na raz za dużo, tylko muszę sobie to po prostu podzielić. I wtedy wychodzi mi 10 godzin okna żywieniowego, a nie 8. Natomiast przyniosło mi to bardzo dużo dobrego. Przede wszystkim poprawiło mi to moją relację z jedzeniem, ponieważ nie czuję takich napadów głodu, nie czuję na przykład takiej dużej chęci na słodycze, potrafi się jakby opanować, po prostu potrafi opanować mój głód, tak jak wcześniej miałam problemy z odżywianiem, miałam takie zaburzenia trochę odżywiania i trochę taką niefajną relację z jedzeniem, to teraz naprawdę to się mega ustabilizowało. Oczywiście to jest też dzięki temu, że zaczęłam być weganką, zaczęłam jeść bardziej roślinnie. Teraz przypominam, nie jestem już weganką, natomiast te wszystkie jakby rzeczy, te zmiany zaprowadziły mnie w to miejsce, gdzie czuję się z moim jedzeniem naprawdę dobrze. Znaczy moja relacja z jedzeniem jest generalnie dobra. Oczywiście dzięki tej metodzie też schudłam, ale i też pozbyłam się niektórych nieprzyjemnych objawów po jedzeniu związanych z moimi jelitami. Czyli na przykład jak czułam się ociężale, miałam na przykład gazy, zaparcia czy coś takiego, to jak wydłużyłam ten mój post, to rano czułam się bardzo lekko. Jakbym zjadła jakby troszeczkę wcześniej, mogłabym czuć się już gorzej. Dlatego widząc te wszystkie korzystne i pozytywne efekty dla naszego zdrowia, uważam, że każdy, kto ma taką możliwość, powinien spróbować takiego postu i ja szczerze do tego zachęcam, ponieważ taka metoda odżywiania może naprawdę sprzyjać naszemu zdrowiu. I kochani, to by było chyba na tyle. Jeśli nie wyczerpałam tematu i macie oczywiście jakieś pytania lub wątpliwości, to piszcie wszystko w komentarzu, postaram się to wyjaśnić i z Wami o tym porozmawiać. A teraz kończę. Oczywiście zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Wpadajcie też na mój Instagram Holistic Eye i żegnam się z Wami do kolejnego filmu. Pa, pa!